Zamieniać? No, za kierownicą. Siema. Cześć. Siadaj. Dobra. Okej, słuchajcie, jakby co, jedziemy teraz do Jaworzna na Monster Trucki. W sumie jeździliśmy Monster Truckiem takim małym, teraz pojedziemy takim dużym, gigantycznym. Jedzie ze mną Pawełek, Bartek i Rafał. Siema. Także słuchajcie, jedziemy, za jakieś 40 minut będziemy na miejscu i zobaczymy, jak to wygląda. Słuchajcie, jesteśmy na miejscu w Jaworznie. Ze mną jest Mikołaj. Cześć. I za chwilę pojedziemy tym Monster Truckiem. Ale zanim pojedziemy, to ja bym chciał się dowiedzieć paru rzeczy o nim. Przede wszystkim, co go napędza? Napędza go silnik około 6-litrowy. Pojazd jest, nie jest najszybszy, ale jest mega silny, ma 450 koni mechanicznych, pokonuje każdą przeszkodę, także okej, okay, jest, dobra. Jest moc. Pytanie jest moc. Tylko ile pali? Tyle ile wlejesz, ha. Nie no, generalnie pali około, liczymy bardziej na godziny, liczymy go na kilometry. W ciągu dnia przejedziemy maksymalnie około 50 km, a spali 60 litrów, także matematyka, ostatnia matura była, także okay. Ile spali na... Dobra, to pominijmy, biorąc pod uwagę ceny paliw. Dobra, a jeżeli chodzi o wagę? Waży około 4 ton, jedna opona waży 450 kg, także wyobraźcie sobie, co jest, co się dzieje w ramie. Okay. I w kabinie. Tak mniej więcej mojego wzrostu jest te koło, nie? Tak, 1,65 m, niektóre kobiety tyle mają, także jest, no jest, tak. Jest wysoki. No dobra, pytanie, jeździcie tylko w Jaworznie czy gdzieś jeszcze? Jeździmy również w Warszawie, okay. Pod Warszawą i w okolicach Poznania. Dodatkowo w Warszawie mamy atrakcje typu tratowanie wraków i przejażdżki mini Monster Truckiem dla dzieciaków od 6 roku życia, także okay. Fajna czyli sprawa. Czekaj, dziecko 6 lat może też pojechać Monster Truckiem? Za kierownicą, tak. No. Na ale Suzuki tak. Grand Vitarze, która ma wysokość około 3 metrów, także... Okej, okay, czyli jest mniejszy o metr. Tak. Dobra, dobra. Czyli tak jest duży. Okej. Okay. No to słuchajcie, no to wiecie, link w opisie, w razie czego. Stary, ja ci mogę dać kod rabatowy. Tak? No. Okej. Okay. Paweł no to... 10? Paweł 10? Minus 10? Dobra, na dole, link w opisie i kod rabatowy Paweł10. Będziecie mieli rabat. To co, jedziemy? Lecimy. Okej. Okay. Let's go. To co, lecimy, tak? Okej. Okay. A co to jest w ogóle to? To jest małe? Ręczne. A! Taki mały ręczny dla dużego auta. Jest takie... Full Ameryka, ja się przesuwam. Dobra, ogólnie podobno są jakieś przeciążenia, tak? Tak, no, zaraz zobaczycie, jak to wygląda, jeśli chodzi o przeciążenia. Widzę, że biegi dość ciężko chodzą, tak? Jak w ciężarowym prawie, że okay. Wiesz. No ciężarowym nie jeździłem i w sumie żadnym nie jeździłem, bo nie mam prawka, nie? Tylko czołgi, tak? O, kurde! Dobra, no tego nie byłem przygotowany na aż takie rzucanie. No bo ja mam wrażenie, domu, że my jedziemy w koronach drzew teraz, nie? Tak, tak, prawie że. Ale to dopiero była prosta. Aha! To, a, czyli jakieś górki jeszcze będą? Delikatne. Okej, okay. Spoko. O, właśnie widzę, o, jest, o właśnie widzę. W jeździe Monster Truckiem bardziej chodzi o pokonywanie przeszkód, tak? Mm. Czyli co, nie stoimy w korkach, tak. Nie boimy się żadnych, żadnych drzew czy innych przeszkód, więc no tutaj szybka jazda, gdzieś tam wyskoki, no to nie. Zdrowie przede wszystkim, tak? Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Patrzę na tą górkę z prawej, to zdrowie przede wszystkim. O rany. Dobra, dobra.
Serki? Paweł, jak tam? Jest dobrze, jest dobrze. Jasny gwint. Dobra, to jest jeszcze nie. To nie to? Myślałem, że to jest ta właśnie taka pionowa. Nie. Co mówiłeś tam, że coś... Teraz stoi Rafał, już tak, lata, tak jest. Dobra. Pionowa dopiero będzie. O, rany. My tam wjeżdżamy? Tak, my tu wjeżdżamy i to jest właśnie ta górka, o której mówiłem, panowie. Z niespodzianką czy bez? A to z niespodzianką może być. No właśnie była to niespodzianka. Rozumiem, że będziemy się teraz zamieniać, tak? No, Paweł. Zamieniać? No, za kierownicą. Czy nie? A to tak można? A, no pewnie. Co, zamianka, tak? No, no dobra, okej. Okay. Podejmuję wyzwanie. Wysoko jest sprzęgło, także puszczaj spokojnie. On na pół sprzęgle pojedzie? Tak, pojedzie. Jak będziesz czuł, że jedzie tak powoli, to wtedy dodaj gazu. Wtedy, no. O. Okej. No i pięknie. Okej, lecimy. Jest dobrze, słuchajcie. No. Ale to sprzęgło naprawdę bardzo ciężko chodzi. Jest wysokie. Ja jak jeździłem, to jechałem 5 minut w życiu Opel. Corsa. Trochę inaczej. Naprawdę, trochę inaczej. Okej, gdzie mam jechać? To tak na jedno koło. Słuchaj, jedź tam. Zobaczysz, tak? Tak, zawrócimy sobie za tym laskiem. Na razie kółeczko, tam nie pod górkę. Już pod górkę. Od razu atakujemy, słuchaj. Dobra. Od razu na hardzie, tak? Kręć. No. Jeszcze kręć. Okej. Okay. Już odbijaj w drugą stronę. Dobra. No więc kompletnie tam nie widzę. Spoko. Ja nie wiem, gdzie jadę, nie? Troszkę do lewej, to patrz na koło. Zerknij na koło, zimny łokieć. Tak jest. Okej? Okay. No, fantastycznie. Tak, Paweł, gdybym mógł, to dałbym ci prawo jazdy. Lux Malina. Dobrze, i teraz się będziemy nastawiać na tą górkę. Dajesz! Prostuj koła. Mamy to. Dobrze. Elegancko. Cause I've been living life right like I could just die. Dobra, to dzięki za przejażdżkę. Ja również dziękuję. W sumie to ja prowadziłem też, ale... Tak, ja ci dziękuję, no to dziękujemy tak sobie za przejażdżkę. To ja dziękuję za przejażdżkę. Dzięki wielkie. Na razie. I teraz drabinka. Nie, Paweł, wiesz co, tu tak nisko trochę jest w tym aucie. Teraz coś tak, nie wiem. Możesz... No, trochę się nisko zrobiło. Nisko się tu siedzi, jak już tak nie wiem, nisko, co to w ogóle? Weź się zmień, weź ten. Dobra, no to dzięki. Na razie. Dzięki, na razie. Dzięki. Dobra, trzymajcie się. Cześć. I've been living life right like I could just die anymore.